Iza, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję, że przyszłaś do mnie do programu. Nareszcie. Nareszcie? Cała przyjemność po mojej stronie. Powiedz mi, jak Ci się podoba moja kawalerka? Bardzo. W jakich warunkach Ty mieszkasz? Moja przyjaciółka powiedziała kiedyś, jak przyszła do mnie, że moje mieszkanie wygląda jak takie mieszkanie, jak kronika filmowa lat 70. Że dwójka dzieci, komputer jeden, drugi, wszyscy siedzą w kuchni, bo wiadomo, że najfajniej jest w kuchni. Wiesz, oprócz tego dwa pokoje, 70 metrów. Okej. A powiedziałaś, że nareszcie. Trochę czasu minęło, odkąd się spotkaliśmy na schodach. Na słynnych schodach. No powiedz, jak się poznaliśmy, bo każdy się mnie pyta, jak udaje mi się ściągnąć gości do mojej kawalerki. Wiesz co, to było tak dziwne. Już dużo rzeczy dziwnych się zdarzyło w moim życiu, takich nieoczekiwanych, a to było jedno z takich dziwniejszych spotkań. Ja byłam z moją córką wtedy na zakupach w galerii i ty jakoś tak zaczepiłeś mnie na schodach ruchomych. I w ogóle to było takie, wiesz, jak z filmu. Dobrego. Jak z filmu, że tak się zaczynają, wiesz, romanse jakieś. Bardzo, bardzo się cieszę. Powiedziałaś, że to było jak dobry film. Ciężko w Polsce o dobry film? Myślę, że tak. Myślę, że ciężko w ogóle na świecie o dobry film, a w Polsce jesteśmy chyba w takich czasach, że potrzebujemy jeszcze kilka lat co najmniej. Myślę, że powinniśmy tak jak Czesi, jak Hiszpanie opowiadać naprawdę o nas tu i teraz. A jakiego typu scenariusze dostajesz? Ostatnie komedie romantyczne. No dobrze, niech idzie chyba. Ja nie mam do wyboru 15 scenariuszy i wybieram 1, 2 czy 3 i mówię nie. No zdarzam się oczywiście odmawiać i tak dalej, ale to bardzo rzadko. No i a tak często jest tak, że telefon nie dzwoni? Oczywiście, ale chciałabym grać w dobrych rzeczach, ale nie mam już wobec tego jakichś takich, wiesz, mam marzenia, nie mam złudzeń. A co robisz, jak nie dzwoni telefon? Wiesz, ja mam dom do ogarnięcia, trochę sobie piszę, mam spektakle w teatrach, mam rzeczy, zdjęcia, które są na bieżąco, czytam dużo książek i żyję, no i uprawiam życie towarzyskie z moimi przyjaciółmi. A propos książek, popełniłaś jedną, Klara. Po co Ci była książka? Ja nie napisałam tego Klary z myślą o Klarze, że to będzie książka. Pisałam takie krótkie opowiadania, ponieważ dostałam takie zamówienie z jednego z portali internetowych. Ja w ogóle nie lubię internetu, wiesz, nie wchodzę w ogóle, nie mam Facebooka i tak dalej. Taki rodzaj kontaktu internetowego jest mi obrzydliwy, w ogóle nie wiem, jak to można robić. Ja, dlaczego? Wiesz co, nie wiem. Być może to jest kwestia tego, że jestem kompletnie atechniczna. Ja oczywiście sprawdzam swoją pocztę, robię jakieś rachunki, to jest dobrze. Ale taka bliskość, ta dostępność tych wszystkich informacji mnie przeraża, wiesz? Potrzebne Ci są media? Nie odczuwam takiej potrzeby. Lubisz się pokazywać na przyjęciach? Nie. Jestem dość spieszona w takich sytuacjach, wiesz? Staram się pokazywać wyłącznie na swoich premierach, ewentualnie naprawdę na jakichś takich spotkaniach, gdzie czuję się w miarę bezpiecznie. To jest część takiej pracy, za którą ja powiedziałabym tak, o, nie przepadam. 3 godziny przygotowań, malowania się, ubierania, wiesz, robienia tych wszystkich szopek. Ja wolę sobie, wiesz, napić się z Tobą wina albo wódki i pogadać tak, niż, wiesz, przebierać się. A to nie jest tak, że jeżeli byś pokazywała się więcej w mediach, to dostawałabyś więcej propozycji? Być może, ale wiesz co, moim marzeniem jest zagranie w jednym filmie bardzo dobrym w ciągu roku i na przykład w jednym czy w 2 takich produkcjach mniejszych. Nie mówię o artystycznym poziomie, tylko że to jest jakaś mała rola albo drugoplanowa, jak to zwykle u mnie, i oprócz tego teatr. A czy serial nie jest wstydem dla aktora? Znaczy wiesz, wstydem jest coś, jeśli robisz coś właśnie wstydliwego, beznadziejnego. Wiesz, ja staram się to robić najlepiej, jak potrafię. Nie, nigdy się nie wstydziłam. Gdybym wyłącznie miała uprawiać ten zawód, będąc aktorką, która gra w serialu, to zrezygnowałabym z tego zawodu. Ja chcę grać w teatrze, chcę grać w filmie, chcę grać w etiudach studentów, chcę przychodzić do takich kawalerek, jak mi się ktoś spodoba. Rozumiesz? Tak rozumiem ten zawód. Co bardziej, teatr czy kino? Wiesz co, teraz akurat mam taki moment, że bardzo chciałabym zagrać w teatrze. Bardzo. I mam taką dosyć dużą przerwę w teatrze. Tego mi brakuje. No czasami mam takie zafiksowanie, że mogę więcej, a nie mogę. W której produkcji jesteś najbardziej zadowolona, w której wystąpiłaś? Na pewno bardzo słynna rola w Ladies. Wiesz co, Ladies to przede wszystkim fantastyczna współpraca z dziewczynami i z chłopakami, czyli z Konecki i ponieważ oni docenili mnie na tyle, że zagrałam u nich w 4 produkcjach. To nie jest takie... Ja lubię się przywiązywać do ludzi, a jak ktoś się przywiązuje do mnie, to jest dla mnie tym bardziej, wiesz, u Krzysia Langa w 3 kolejnych produkcjach, czy Szumowska, no i się tak jakoś, wiesz, no przywiązuje. 33 sceny z życia Szumowska. Tak, ale mówisz o Ladies, bo to też niezwykły, te wiesz, dziewczyny, Olszówka, Daryszowska, Ruszczka. My się spotykamy bez przerwy wobec jej po tylu latach. Jak wspominasz pracę nad filmem 33 sceny z życia Małgosi Szumowskiej? Ciężki film. No cała ta historia trudna, ale ona to tak ogarnęła, Małgośka, że właściwie tam, wiesz, cały czas się na nas darła, ale tak darła, że normalnie ja po prostu dawno powinnam wyjechać, ale było w tym szaleństwie, była metoda. A są propozycje, których nie przyjęłaś i cieszysz się z tego? Tak. Było też kilka produkcji, które się pokazały i też żałuję, więc wiesz... Których żałujesz? No, nie mogę Ci powiedzieć, ale wiesz, to gdzieś jest pół na pół, no, nie jesteśmy nieomylni. No właśnie, jak to się dzieje, że aktor występuje czasem w słabych produkcjach? Mnie musi coś porwać, albo scenariusz, albo reżyser, albo aktor, z którym gram. Czasami zdarza się, że to jest akurat suma różnych rzeczy i to też się może nie udać. Są oczywiście produkcje, które od razu wiesz, ponieważ jest taki, a nie inny scenariusz, ponieważ jest taka, a nie inna obsada, no to możesz sobie myśleć, wow. Ale z drugiej strony myślisz sobie, a może zagram, a może to będzie fajne, dlaczego odmówić komuś? Nie, no jak jest scenariusz, to nie ma szansy, żeby był jakiś mega dobry film. A komunikujesz bezpośrednio do reżysera, sorry, scenariusz jest... Czy mówisz, że nie mam czasu, nie mogę przyjąć tej propozycji? Aha, to zależy, jakie mi łączą relacje. Jak jestem w miarę w relacjach takich dobrych, to mówię prawdę. Nie umiem sobie odmówić powiedzenia prawdy. Już mój mąż o tym dobrze wie. Zawsze mnie pyta, ilu jeszcze producentów. Nie obraziłam, żartuję. Nie, bo tak ktoś może, wiesz, ja lubię na przykład, jak ktoś mówi szczerze. Ktoś przychodzi po spektaklu i na przykład nic nie mówi albo... robi tak, wiesz, to ja wolę niż fantastycznie, znakomicie. Wiesz doskonale, że nie jest taki, wiesz doskonale, że ta osoba o tym nie myśli. Jakie wskazówki dałabyś młodym aktorom, którzy wchodzą w ten świat? Znaczy po pierwsze, każdemu młodemu człowiekowi, który chce być aktorem, poradziłabym, żeby trochę pojeździł po świecie, wiesz. Ja uwielbiam podróżować i dla mnie to jest niezwykła taka, wiesz, taka nauka i w ogóle przyjemność przede wszystkim. Ja pierwszy raz, jak byłam w Norwegii, tam pracowałam przez 10 lat właściwie jeżdżąc podczas wakacji. I pamiętam pierwsze wejście do bardzo takiego bogatego domu na Holmenkollen, gdzie pani stała i powiedziała do mnie, ja czym się zajmuję, ja wiem, że studiuję w szkole filmowej, to wiesz, bo ja skończyłam Łódź. I ona mówi, a fajnie, słuchaj, tu jest tam to do tego, do zlewu, pokazała mi cały staw, który tam miałam, wiesz, potem sprzątać mieszkanie. Ale to była taka pierwsza w ogóle taki, okej, że świetnie, że aktorka, tutaj jest to i tak. To. Dzięki temu kupiłam sobie mieszkanie, wiesz, jeżdżąc 10 lat i pcharując tak ciężko. A powiedz mi, na jakich polach jeszcze aktor może zarobić, oprócz grania w filmach, serialach i teatrze? Może pracować w dubbingu, bardzo, bardzo bym chciała. No oczywiście reklamy, podkładanie głosu, takie wiesz. No i właśnie chciałem zapytać o te reklamy. Czy jesteś ciekawą twarzą reklamową? No jakoś to się, wiesz, nie złożyło. Czy to nie jest tak, że jakbyś troszkę bardziej... Ale na przykład jakieś whisky mogłabym zrobić za darmo. Lubisz? Czy wiesz, czy papierosy, ale to wiesz. Nie? Dążę do tych reklam, bo czy to nie jest tak, że jeżeli byś się troszkę bardziej polansowała w mediach, to byś po prostu dostała jakąś propozycję? Znaczy wiesz co, myślę, że tak. Są bardzo łatwe pieniądze w szybkim... To znaczy wiesz co, myślę, że tak do końca to też nie są takie łatwe pieniądze, bo jednak ten rynek, wiesz, oni bardzo robią te wszystkie badania właśnie, kto jest teraz na topie, kto jest najbardziej kojarzony, wiesz, to nie jest takie proste. A wiesz, a takie farby do włosów czy jakieś, no to już muszą być zdecydowanie młodsze dziewczyny. Ale 80% ludzi, którzy wykonują zawód, nazwijmy to zawód medialny, korzystają z popularności. I dla mnie jesteś fenomenem. Wystąpiłaś w bardzo dużej ilości ciekawych produkcji, bardzo głośnych produkcji, więc to jest na pstryknięcie palca, żeby móc się pojawiać w tych mediach, żeby było Tobie głośno. Prawie zero informacji na temat Twojego życia prywatnego. Ja ci coś pokażę. To jest fenomen, uważam, bo zagrałaś w ilu? Ponad 30 produkcjach? Patrz. Pudelek Izabeli Kuny. Brak artykułów z wybranym słowem kluczowym. Przejdź na stronę główną. No to widzisz, ale... Iza, nie ma Cię na pudelku. No widzisz, ale ja jestem mało interesującą osobą w ogóle dla tej... Znaczy, ja uważam, że to są takie, wiesz, no intymne rzeczy bardzo. Moim zdaniem to jest obciach, wiesz, że pokazujesz się na okładkach pism, opowiadając o swoich kolejnych narzeczonych, miłościach i tak dalej. Po 3 tygodniach jesteś znowu z kimś innym, wiesz, jest jakaś rodzina zostawiona z boku, wiesz, ludzie gdzieś na to patrzą, czytają te głupoty. Opowieści, jak to sobie aktorki radzą z życiem domowym i z zawodowym, no wiesz, no radzą sobie tak jak każda kobieta w tym kraju, która jest nauczycielką, pielęgniarką, wiesz, no panią doktor, naprawdę. To tylko po prostu uważam, że wszystkie kobiety mają generalnie przechlapane w tym kraju, bo ciężko pracują. Bierzesz udział w akcjach charytatywnych? Tak, często. Znaczy nie tak może bardzo często, ale jak dostaję taką propozycję, to tak. Ktoś mnie prosi na przykład, żebym pomogła jakiemuś dziecku, to ja to robię bardzo chętnie, ale jak zaraz potem mam przekazać telewizję, ja mam o tym opowiadać i po prostu chwalić się tym, to ja mam to w dupie. A czy ktoś zarzucił Ci, że gwiazdorzysz? Kiedykolwiek? Wiesz co, kiedyś ktoś na planie Barw Szczęścia Miałam taką sytuację, że byli... Ja sobie tak żartuję i dziewczyny mnie znają, że coś tak przychodzę i coś tam opowiadam. Chłopak, który cały czas na mnie patrzył i tak mi się wnikliwie przyglądał, co mnie już troszkę przestraszyło. I tak właśnie odwrócony tak patrzył na mnie. A ja cały czas z wrodzoną sobie tą szalancją opowiadałam, że to jest skandal, że ja w takich warunkach muszę tu siedzieć. Nawet zawołałam kogoś tam, że to ktoś musi odpowiedzieć za taką sytuację, ale oni wszyscy znają, wiedzą, że to są żarty. I on tego nie wiedział i podszedł do kogoś i powiedział, że on zna kogoś tam w kierownictwie produkcji, bardzo poważną osobę na poważnym stanowisku. Jeżeli trzeba, to on zadzwoni i mnie usuną z serialu na 3 miesiące. I na 3 miesiące. I od tamtej pory, jak ja przyjeżdżam na plan barw i tylko coś jest nie tak, to jest tekst, bo usunę cię za 3 miesiące. Więc to, wiesz, żart. A dlaczego przyszłaś do mnie? Bo mi się podobasz, mówię, powiedziałam ci już, no, bo mi się spodobałeś i wiesz. No, ale mówiłam ci, że takie rzeczy mnie się zdarzają w życiu, jakoś tam one do mnie wracają potem. Czego powinienem tobie życzyć? Co, do genialnych scenariuszy? Wiesz co, szczęścia i zdrowia. To myślę, że takie, wiesz, imieninowo-urodzinowe życzenia. Ja życzę ci w takim razie, byś A, nie zamykała się, B, żebyś otrzymywała naprawdę dużą ilość genialnych scenariuszy i żebyś mogła przebierać. Nie dziękuję. Dziękuję bardzo za spotkanie. To ja dziękuję za to, że przyszłaś.